Patrzę na to nasze ukochane stowarzyszenie z perspektywy 60 lat. Proszę Państwa, były różne okresy. Były załamania, były niepowodzenia. Bardzo często była sytuacja do tego stopnia zachwiana, jeżeli chodzi o nasze stowarzyszenie, że właściwie trzeba było je rozwiązać. Ale zawsze znaleźli się w tym stowarzyszeniu ludzie, jak również i w Ministerstwie Kultury, którzy za wszelką cenę bronili naszego majątku, który został nam przekazany. Między innymi ten majątek znajduje się tutaj w murach domu weterana w Skolimowie. Trzeba patrzeć i dziękować tym wszystkim, którzy włożyli swoje pomysły, swoją pracę, swoją energię. Proszę Państwa, jeżeli pytamy, jaki był najciekawszy, najlepszy okres, to należy zapamiętać okres Gustawa Holubka, który przez wiele czasu nadawał rytm, reprezentował nas, choć przyznam się, w poszczególnych drobiazgach czasem potrafił się pogubić, ale miał doskonałych doradców. Miał osoby, które błyskawicznie przeprowadzały cały szereg jego zasadniczych spraw, które na przykład z władzami przeprowadzał w sposób bezbłędny. Trzeba umieć rozmawiać z władzą. Gustaw to robił i na tę pamiątkę przyznajemy statuetkę Gustawa, czcząc jego pamięć i dziękując mu za to, że nauczył nas nie tylko pewnych rzeczy na scenie, zaskakując swoją interpretacją, ale również umiejętnością prowadzenia stowarzyszenia. Proszę Państwa, to nie jest takie łatwe. Sam przyłożyłem rękę tylko do jednego sezonu. Jednego sezonu. Był to okres bardzo trudny. Zresztą trzeba podziwiać tutaj Olgierda Łukaszewicza, ponieważ w obu wypadkach dwie kadencje prowadził i każda kadencja była niebywale skomplikowana. Jedno było tąpnięcie finansowe, które trzeba było rozwiązać. Nie było to łatwe. Drugie, tąpnięcie organizacyjne, gdzie trzeba było wszystko zebrać jakoś i poprowadzić dalej to stowarzyszenie. Olgierd dzisiaj mówi, że nie chce już, że nie ma siły. Rozumiem go, proszę Państwa. Na to stowarzyszenie trzeba poświęcić 24 godziny na dobę. A gdzie zajmować się naszym zawodem? Życzyłbym, żeby grono osób, które dzisiaj się zebrało i które serdecznie pozdrawiam, aby dokonało takiego wyboru, który by kontynuował to wszystko, co było najlepsze w naszym stowarzyszeniu, ale nie tylko, aby spróbował zwrócić się do młodego pokolenia i powiedziałbym, nauczyć go w przyspieszonym tempie, aby nauczył się tego stowarzyszenia, bo bez nauki niestety nic nie zrobią. Sam moment, że przychodzę i mówię, czy ja jestem aktorem zawodowym, a inni amatorzy odbierają mi chleb, to już jest wystarczające. Nie. Proszę Państwa, jest takie świetne powiedzenie, że właściwie wszyscy jesteśmy aktorami, z wyjątkiem paru dobrych komediantów. Więc młodzi, odpowiedzcie sobie, czy chcecie być tylko aktorami w serialach, czy chcecie się nauczyć tego komediantstwa, ale tego komediantwa można nauczyć się tylko i jedynie w teatrze. Jest wiele zagadnień. W ciągu paru minut nie jesteście w stanie ogarnąć tego wszystkiego. Życzyłbym, żeby ten 56. zjazd potoczył się bardzo, powiedziałbym, w atmosferze pewnych nawet kłótni, swarów, ale żeby doszedł do jakiegoś konsensusu. Ci, którzy chcą pracować w tym stowarzyszeniu, niech podniosą rękę i powiedzą: tak, przyjmuję propozycję, ale będę
za wszelką cenę robić wszystko, aby w tym stowarzyszeniu, w tym Związku Artystów Scen Polskich pracować. Jeżeli uda mi się jeszcze pogodzić to z pracą zawodową, brawo. I na zakończenie tych paru słów, które mam nadzieję emocja podyktowała mi z całą serdecznością, zwracam się do Państwa z życzeniami pomyślnych obrad i jakiegoś takiego serdecznego, koleżeńskiego pozdrowienia. No co tutaj opowiadać, proszę Państwa? 60 minęła, trzeba powoli zbierać się i myśleć o murach skolimowskich, ale może jeszcze do czegoś się przydam i cieszę się, że od czasu do czasu tak zwany głos doradczy jest wysłuchany. Pozdrawiam Państwa serdecznie.